Witamy serdecznie, Kapela Ludowa Cyja. Ja nazywam się Marek Trzciński. Krzysiek Mędykowski. Cyja, czyli potocznie mówiąc akordeon. Dawniej na akordeon właśnie tak mówiono cyja i stąd właśnie nazwa naszego składu, naszego czteroosobowego składu, ponieważ jeszcze w naszym składzie jest bęben, gra Krzysztof Kontrabas. kontrabas, gra pan Jarek. Jarek i klarnet. Mariusz. No wiodącym instrumentem jest oczywiście akordeon, stąd nazwa cyja. Jesteśmy zespołem folklorystycznym, wykonującym muzykę instrumentalną, wokalną. Głównie opieramy się na utworach z regionu lubelskiego. Muzyka ludowa, folklor, przepraszam, lubelski. Może kolega tutaj powie, jakie mamy utwory konkretnie. Generalnie zaczynaliśmy od tańców lubelskich. Tańce To, to lubelskie, były nasze, tak, początki. Nasze początki, ale potem to już inwencja, fantazja, szczególnie kolegi akordeonisty i klarnecisty, i też mamy w swoim repertuarze muzykę filmową, też rozrywkową, graną po naszemu, że tak powiem. Tak, i tak już jak gramy 10 lat, zauważyliśmy, że moda na folklor wraca, że muzyka ludowa jest potrzebna nawet w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, Facebooka i innych mediów elektronicznych. Grywamy na weselach, grywamy jako taka wstawka obrzędowa na różnego rodzaju uroczystościach. Na festynach. Na festynach i właśnie to nas też napędza do tego, żebyśmy poznawali muzykę, zwyczaje, folklor nasz rodzimy, tutaj regionu właśnie lubelskiego. Coś ciekawe, ostatnio graliśmy na festynie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i też dzieciaki przy tych naszych polkach, kółeczka, skakały dzieciaki, bawiły się, więc to takie było, że nie tylko dla pokolenia starszego gramy. Oczywiście. Zapraszamy również wszystkich, którzy mogą nas usłyszeć, zobaczyć na żywo, ale również do obejrzenia naszej strony internetowej, do zapoznania się z naszą historią, ze składem oraz z możliwościami ewentualnego usłyszenia nas na żywo. Gramy wspólnie w tym samym składzie niezmienionym około 10 lat. Tak, około 10 lat, już bardzo szybko minęło. I no, Marek jest bardzo skromny, więc ja powiem, to Marek wymyślił, to jest jego pomysł. Zaproponował nam i tak to trwa już ponad 10 lat, nasze wspólne muzykowanie z folklorem. I bardzo przyjemne, prawda? Bardzo przyjemne. Mam wielką przyjemność i frajdę właśnie razem muzykować. Po pierwsze, że każdy z nas ma w sercu folklor, a po drugie, chyba też i przyjaźń powoduje, że się napędzamy wzajemnie i jesteśmy razem na wspólnych naszych koncertach. Na scenie występujemy w tych strojach, co tutaj widać. Strój krzczonowski. Tak, takim w regionie lubelskim strojem reprezentacyjnym jest właśnie strój głównym, pochodzący tak niedaleko stąd, czyli z Krzczonowa. Tak wyglądający kapelusz słomiany, często z kwiatuszkiem, marynarka w kolorze, z elementami w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym, spodnie z lampasem czerwonym oraz koszula wypuszczona na wierzch i kolorystycznie dobrany oczywiście pas, spodnie wpuszczone w długie buty z cholewami. Strój krzczonowski, męski, właśnie w takich strojach występuje. Z tamtej strony jeziora stała lipka zielona, a na tej lipce, na tej zieloniutkiej trzy ptaszkowie śpiewają. Na tej zieloniutkiej trzy ptaszkowie śpiewają. Nie byli to ptaszkowie, tylko trzej braciszkowie, co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie.
trzeci mówi: moja najmilejsza, czemu żeś mi tak smutna? A trzeci mówi: moja najmilejsza, czemu żeś mi tak smutna? Jak ja nie mam smutną być, dla starego każą iść. Czasu niewiele, tylko dwie niedziele mogę miły z tobą być. Czasu niewiele, tylko dwie niedziele mogę miły z tobą być. Strony jeziora stała lipka zielona, a na tej lipce, na tej zieloniutkiej, trzy ptaszkowie śpiewają. A na tej lipce, na tej zieloniutkiej, trzy ptaszkowie śpiewają. Witam serdecznie, nazywam się Matysek Teodozja, mieszkam w pobliżu Bychawy. Jak to bywa na emeryturze, mam więcej czasu, mogę go poświęcić na swoją pasję, czyli malarstwo. Nie przypadkiem stoimy przy kapliczce. To taka polska tradycja. Przyjeżdżając można zauważyć przy drogach krzyże lub kapliczki. Miały chronić podróżnych przed niebezpiecznymi zdarzeniami. Ta kapliczka jest wyjątkowa. Kryje wiele tajemnic przeszłości. Tędy w czasie I wojny światowej przechodził front. On rozciągał się przez kilka gmin. W lasach pozostały okopy, a na polach zbiorowe mogiły, czyli kurhany. Wcześniej, podczas powstania styczniowego w 1863 roku, tutaj rozegrała się bitwa, w której zginęło kilkunastu powstańców. Zostali pochowani właśnie pod tą kapliczką. Poznając historię tego miejsca, postanowiłam wykonać te rzeźby. Te prace wykonałam 7 lat temu. Pan 90-paroletni powiedział, że był kiedyś, stał tutaj krzyż i byli pochowani powstańcy. Zdjęcie położyłam do szuflady, ale gdy ten pan zmarł, przyplątało się do mnie pytanie, dlaczego nie zapytałam, po co mi to zdjęcie zostawił, kiedy ja ani nie byłam rodziną, ani sąsiadką. Do tego stopnia, że zaczęłam właśnie szukać i docierałam do wielu ludzi, którzy mnie naprowadzali. Po prostu kiedy poznałam tą historię, tak jakby odzyskałam spokój. I powoli po prostu wykonywałam te prace. Tutaj jeszcze też naprowadziła mnie płaskorzeźba Matki Boskiej Katyńskiej, którą zostawił 16 lat temu pewien rzeźbiarz. On właśnie też znał historię tego miejsca. On przyjeżdżał co jakiś czas, rysował to miejsce, jak wyglądało dawniej. Tak wyglądała kapliczka w 1995 roku. Później narysował to miejsce w 2001 roku, kiedy zostawił płaskorzeźbę. Ta płaskorzeźba znajduje się wykonana w drzewie, znajduje się w bibliotece w Bychawie.
Niektórzy mi zadają pytanie, dlaczego akurat tak te postacie mają wyglądać. W moich ambicjach nie było wykonanie niczego tutaj. Właśnie kiedy to zdjęcie mi po prostu nie dawało spokoju, przyszłam, usiadłam na tej ławeczce i tak pomyślałam, co tu z wami zrobić. Po jakimś czasie właśnie zaczęłam sobie wyobrażać, no po prostu tak jak na filmie, najpierw tutaj ściągawka, jak powinno się odmawiać różaniec, następnie postać Matki Boskiej, Pana Jezusa, który wyciąga rękę, tak jakby mówił, chodź za mną, i w sumie aniołek, który miał zapytać tak jakby wścibski, co ty na to. Oczywiście od razu, zanim zdążyłam wstać, jakoś sobie wyobraziłam, jak ma wyglądać uwiecznienie powstańców, że miał być śpiący anioł, i który spał na jakimś na głazach. Podczas pracy, kiedy była robiona droga, mogłam tych kamieni nazbierać i posłanie dla tego aniołka zrobić. Zadaję sobie pytanie, czy przydrożne kapliczki należą do naszej lokalnej tradycji. Uważam, że tak, bo są częścią naszej historii. Moje nazwisko Krystyna Gadzała, mieszkam w Bychawie, no już ponad 20 lat jestem w tym klubie. Już za mojej obecności to mieliśmy kapelę czteroosobową, która nam przygrywała, bo bardzo wesoło. I organizowali oni nam właśnie wieczorki takie, po spotkania towarzyskie, tańce, przygrywki, tańczyliśmy. Oprócz tego jeszcze organizowaliśmy przedstawienia, które były na przykład takie z tradycjami powiązane, pieczenie chleba, teraz robienie pierogów. No było bardzo wesoło. Obecnie ćwiczymy, co środę odbywamy próby. Uczymy się i nowych, i powtarzamy stare pieśni, bo do klubu rokrocznie dochodzą młodsi ludzie, a starsi albo odchodzą na zawsze, albo wyjeżdżają z Bychawy do swoich dzieci, bo sami już nie mogą funkcjonować. Klub liczy 22 osoby. Najstarszym członkiem klubu jest pan Zdzisław Gomułka, który liczy 93 lata. I wyjeżdża z nami chętnie na wszystkie występy i śpiewa, a na spotkaniach naszych to indywidualnie przygrywa na mandolince i solo śpiewa. A najmłodsza w tym roku przyszła pani, która liczy 60 lat i też z nami śpiewa. Wszystkie osoby są na emeryturze, bo pracujących osób nie możemy zwerbować, bo nie mają czasu na pogodzenie swojego domu, dzieci i pracy. Organizujemy różnego rodzaju imprezy coroczne, opłatkowe w styczniu, i zabawy dla grupy seniorów, nie tylko w naszej Bychawie, ale także z czterech gmin. Strzyżewice, Jabłonna, Krzczonów i Bychawa.
tej chwili od 2008 roku naszym zespołem kieruje pan Mączka Marcin, który nam przygrywa na akordeonie. I jako klub seniora cały czas zespół funkcjonował przy Bychawskim Centrum Kultury w Bychawie. Ponieważ nie mieliśmy możliwości uzyskiwania żadnych środków finansowych, więc w 2016 roku utworzyliśmy stowarzyszenie Razem dla Kultury i od tego czasu możemy pozyskiwać środki unijne. Uzyskaliśmy 30 tysięcy na zakup sprzętu muzycznego, który od dawien dawna już się rozlatywał i nasz muzyk nie miał na czym nam przygrywać. Obecnie i cały czas klub seniora występuje jako klub śpiewaczy. Jest nas 22 osoby, w tym 6 mężczyzn i 16 kobiet. Wyjeżdżamy na różnego rodzaju zaproszenia na różne imprezy. Od 4 lat jeździmy do Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie prowadziliśmy całą oprawę muzyczną w kwietniowej imprezie wielkanocnej.